Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj... co dzisiaj? Dzisiaj jedziemy zawieźć skrzynię do pana mechanika. Będziemy ją składać. W końcu coś się ruszyło, że tak powiem. Podeprę sobie jeszcze drzwi, bo dzisiaj w świętokrzyskim halne. Tak. Zaraz pakujemy skrzynię na przyczepkę, jedziemy ją zawieźć do montażu. W końcu już robota się ruszyła, jak wiecie, mieliśmy problem z blokiem silnika, ale takiego udało mi się rarytaska kupić. No niestety koszty, ale to wam opowiem w późniejszej części filmiku. A teraz temat przewodni, skrzynia biegów. Co w skrzyni biegów będzie robione? Miał być tylko robione koło reduktora, ale po rozebraniu całej skrzyni wyszło tak, że po prostu cała skrzynia została przejrzana i tam jest kilka zębów, trybów do wymiany. A więc tak, co będzie wymienione? Tutaj oczywiście części z firmy Zenox. Dziękujemy Sebastianowi za szybką realizację zamówienia. Wszystkie części do skrzyni. Tak, to jest koło bodajże biegu czwartego chyba. Coś takiego, nie jestem pewien. Wałek atakujący nowy, bo tutaj te są po prostu wyrobione. Co tutaj mogę jeszcze? Korpus obudowy, tutaj womu z tyłu u mnie był pęknięty tutaj na tych otworach. Wiadomo, wszystkie te przesuwki do skrzyni, czy jak one się fachowo nazywają. Główny wałek ten górnej linii. Co tutaj jeszcze? Wał. Wał, mówię, ośka. Ośka wstecznego. Koło. Koło to jest koło drugiego i trzeciego biegu. To jest chyba jedynka i dwójka, z tego co się orientuję, chociaż mogę się mylić. A tutaj jest koło pierwszego biegu na dolnej linii. I tutaj jest jeszcze, co tutaj jest jeszcze? A to jest chyba piątka, czwórka i piątka. No, dystanse, tam jeszcze tulejki mam w innej paczce. Komplet uszczelek do skrzyni. Skrzynia się tak prezentuje, jest wymyta, już trochę pordzewiała. Wczoraj ją wymyłem. Zapakuję ją właśnie na przyczepkę i będziemy jechać ją zawieźć. Wał jest spasowany, wszystko elegancko się kręci. Tylko że jeszcze muszę raz zdemontować wał po prostu i wyczyścić calutki ten kadłub, żeby był on przygotowany do malowania. Skrzynię troszeczkę właśnie podczyściłem, gdzie jakieś były odpryski farby. Ona będzie właśnie wzięta do malowania. No i tak, podjeżdżam sobie przyczepką, zapakuję ją na samochód, zepnę, wezmę graty i jedziemy do pana mechanika. BMK robi teraz normalnie za wóz transportowy. Głowice są po regeneracji. Na razie je położę tutaj. Jeszcze będą dotarte na paście gniazda zaworowe. No. Nowe korbowody, bo te stare się niestety nie nadają. Koszt regeneracji byłby większy jak po prostu nowe. A to jest wytarte już chyba. Jest wytarte, o widać, że są po wycierane już tam na tych panewkach. Na łożach do panewek. Czy jak ktoś tam, jak to tam się to zwie. Muszę to jakoś poprawić. Wpadło to. Dobra. Części tutaj teraz do skrzyni. Części do skrzyni.
Te nie będą potrzebne. To będzie potrzebne, to. Łożyska też nowe są. Nowe łożyska są do skrzyni. Za same łożyska prawie 600 zł. To nie. Ośka odstecznego. To. To. I takie to koszty są. Tutaj jeszcze to. Tam już nie ma. Uszczelki nie będą potrzebne. To. Co tutaj jest? Tutaj są łożyska. Łożyska te igiełkowe. Igiełkowe łożyska. Tu jest takie, tu jest to, tu jest to. Tu jest ten uszczelniacz na ten. Uszczelniacz na ten wałek. Dobra, to niepotrzebne mi. Tutaj mam łożyska, trochę SKF-a i trochę z kraśnika. Moich iskrowskich niestety nie ma. No ale to cóż. Dobra, pudełko mi będzie potrzebne. To zabieram. To zabieram. To na razie tutaj. To tutaj, tu więcej nie ma nic. Dobra, pakuję wszystko już i wylatuję. Dobra, teraz wyjaśnię wam taką kwestię. Dlaczego mój blog nie nadaje się do użytku? Może zacznijmy od tego, że blog dałem właśnie do sprawdzenia go wtedy i okazało się, że tutaj ta powierzchnia jest wytarta. Widzicie, tutaj jest taki rowek. To widać pod palcem. Tutaj ewidentnie gdzieś musiała się obracać panewka i jest wytarte. Nie trzyma tutaj wymiaru. Kolejna rzecz. Muszę przekręcić. Oj. Przekręcimy go. Kolejna rzecz. Uciekaj, pies. Kolejna rzecz, tak. Podpory. Podpory, czy tam mostki, jak oni to tam, jak to się zwie, są uszkodzone. Tu jest jedno pęknięcie. Akurat, o, tu idzie pęknięcie przez całe po prostu tą podporę. I te podpory są popękane. Cztery podpory z tych pięciu są po prostu spękane. Nie nadają się po prostu, no i to wyklucza blok. Ktoś może powiedział, trzeba było kupić podpory nowe, przeosiować blok i będzie ok. Może i tak, w zakładzie powiedzieli mi, że jeżeli tutaj by to osiowali, zjechaliby tą stronę, to po prostu ciężko by było ustawić rozrząd. Chodzi o luz międzyzębny na rozrządzie. I no właśnie, tak to po prostu, tak mi powiedzieli, tak wam mówię. No i blok się po prostu niby nie nadaje. Nie nadaje się po prostu do użytku. Nie wiem, co z nim zrobię. Albo na złom, albo jakiś stoliczek z niego zrobię, nie wiem. No muszę po prostu pomyśleć, co by można było z niego zrobić. Kawał byka jest. Ja by go wypiaskował, to by można było fajny jakiś stoliczek zrobić. No i tak to się właśnie prezentuje. No niestety taka
niemiła niespodzianka mnie niestety nastała. Nie było filmików, gdyż usiłowałem znaleźć w miarę możliwy blok. No, co do korbowodów, korbowody moje się też nie nadają, gdyż tutaj macie opisane, ile są wytarte. A więc już by to było jakiś luz na panewce czy coś, nie znam się. Od 0,4 do 0,6 na każdym już jest wytarcie. No i po prostu było, trzeba było po prostu kupić nowe korbowody. 4 sztuki. Głowice są splanowane, będzie trzeba jeszcze dotrzeć zawory i zdemontować jeszcze blok, wał z bloku i dokładnie go jeszcze wyczyścić z tej farby starej, bo będzie po prostu to szło do malowania. I tak się prezentuje na dzień dzisiejszy to wszystko. No jest trochę zabawy. Będzie, mam nadzieję, że się uda złożyć go do końca lutego. Nie, no nie wiem, no ciężko powiedzieć, bo to też nie ode mnie zależy. Miejmy nadzieję, że w marcu już będzie po prostu maszyna chodzić. No i tak, co tam mam jeszcze? Muszę teraz tam w garażu trochę posprzątać, poszykować rzeczy. No i co? I będziemy działać. Będziemy działać. Wszystko bez zmian. Jakie były rupiecie, takie są. Silikony są. Silikony są. Klej do gwintów jest. Tutaj stworzeń muszę schować. Stworzeń, bo nie potem pasowali te korbowody. No, łożyska nowe, będzie jeszcze trzeba klawiaturę kupić, tarczę mam i tak to się prezentuje. Odejdź kura, już przyszłość posprzątać te graty, bo ile można. A jeszcze muszę umyć tą ósemkę do skrzyni, bo pan mechanik będzie potrzebował, także dobra. No i co wam mogę powiedzieć jeszcze w tym bałaganie na ekranie? No, zacząłem troszeczkę kompletować śrubki względem części. Jutro zajmę się dalszą częścią tutaj porządków. Muszę sobie zrobić tutaj jakąś półeczkę, poustawiam te części, które już będą wymyte, gotowe do po prostu do składania, żeby to miało ręce i nogi. I co jeszcze muszę zrobić? Muszę zdjąć dolny dekiel tam od pompy, wyjmę go i przeczyszczę jeszcze cały ten most tam od razu, jak jest, to ropownicą go postaram się wypukać to, co zwiększa. Jak już jest to po prostu na wierzchu i tutaj będzie trzeba to wyczyścić. I miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu zjedziemy skrzynią. Także to już będzie na plus i zajmę się jeszcze doczyszczaniem bloku, że tak powiem. Co kotek, doczyszczanie bloku, muszę tutaj no poprawić te otwory, szpilki wykręcę, przeczyszczę delikatnie papierkiem tutaj, tu żeby była ładnie te przylgnie, żeby ładnie się błyszczały, w środku jeszcze trochę ten kamień spróbuję jakoś go usunąć i będziemy pomalutku iść do przodu. Może sprzęgło złożę, bo są części do tego sprzęgła, to skompletuję je po prostu, żeby już było gotowe praktycznie do wsadzenia. A co, na dzisiaj to by było na tyle, także wiecie już teraz, co się dzieje z 60-tką, były małe problemy, no ale niestety tak bywa, nic się nie poradzi. Kosztów niestety trochę narosło, no ale już, jak już powiedziałem, A to muszę teraz zrobić B
i 60 będzie dalej służyć, miejmy nadzieję. Będzie trzeba ją dobrze dotrzeć i powinna chodzić maszyna. Już nie mogę się doczekać, jak odpalimy silnik, jak będzie pracował na nowych, po remoncie po prostu. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że czekaliście na ten odcinek. Zostawcie coś w komentarzach po sobie i łapeczkę w górę. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.